Moi drodzy, zbliżają się święta Narodzenia Pańskiego, czas świąt Bożego Narodzenia, który dla nas jest bardzo szczególny. Dla nas chrześcijan, poprzez naszą wiarę, którą przeżywamy, ale również jest to czas szczególny, wpisany w naszą kulturę. Ten czas świąt Bożego Narodzenia możemy opisać przez takie trzy podstawowe, fundamentalne słowa. Dar, miłość i rodzina. Dar to sam Chrystus, który przychodzi do nas, podobnie jak przyszedł 2000 lat temu. Przychodzi do nas jako Książę Pokoju, jako ten, który pragnie dać nam radość. Radość z tego, że jest z nami. Ten dar nie miałby sensu bez miłości. Bóg pokazał, że tak jak i świat, tak i my zostaliśmy w Nim umiłowani. On dał nam swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Rodzina. Jezus narodził się w rodzinie, aby przez to pokazać nam, jak cenna jest wspólnota domu, jak bardzo ważne jest po prostu być razem, nawet mimo różnych przeciwności. On przecież narodził się po to, aby je przezwyciężać. Dlatego jako wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie życzymy Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech będzie to przede wszystkim czas ucieszenia się Chrystusem, który do nas przychodzi. Niech będzie to czas radości, zdrowia i wielu łask, które Chrystus pragnie dać każdemu z nas. Życzymy Wam wiele dobra i pokoju.